Dzień dobry, witam serdecznie. Przed nami kampania Sopocka, tak to bym nazwał, z Polską Ligą Żeglarską. Zaczynamy od pierwszej ligi. Druga runda, nietypowo, bo zawsze w Sopocie była pierwsza, teraz jesteśmy już na drugiej rundzie. No i czeka nas super rywalizacja, bo prognoza pogody jest na razie fantastyczna. Dzisiaj super warunki, 15-20 węzłów wiatru. Jutro ma troszeczkę być mniej według prognozy. Wiatr ze wschodu, południowy wschód, więc będzie falka, więc czekają nas super zawody. I uwaga, to będzie, słuchajcie, po tych regatach już, to będzie połowa sezonu. Będziemy mieli dwie imprezy za nami, więc wchodzimy w taki już obszar, gdzie trzeba pomyśleć o tym, co się wydarzy w rankingu. Bo te załogi, które wystartowały gorzej w Sztandarcie, no tutaj muszą pomyśleć dobrze. Zrobię sobie tabelkę, sobie zrobiłem. Zważywszy na to, jakie mamy, warunki, uznałem, że dwa elementy będą tutaj w tych regatach kluczowe. Po pierwsze, przy silnym wietrze oczywiście waga, która przełoży się tutaj na zużycie łódki i gaz. A drugie to jest, jak te załogi sobie radzą na fali. To oczywiście jest bardzo subiektywne i można tylko bazować na jakimś na doświadczeniu, bo trudno cenić tu i teraz, jak sobie będą radzić, ale zrobię sobie tego tabelkę. Dawałem sobie minus i plus, słuchajcie. I tak, nietypowo zacznę. Wyszło mi na to, że mamy dwa plusy, mamy w przypadku paru zespołów. Też wam pomóc w typowaniach, to mogę to podać. Wyszło mi tak, że Iskra wygląda na to, że będzie miała dwa plusy. Garland będzie miała dwa plusy, w mojej ocenie. Również BSA wydaje mi się, że powinno sobie spokojnie poradzić w tych warunkach. Również Mechelinki, chociaż tu mam znak zapytania. Ja klub Białołęka, nie chciałem tego wypisać plusa przy fali, ale Paweł Nawrocki na konferencji prasowej, polecam, mówił, że oni są na to gotowi, bo to jest jego żywioł, więc wpisałem tutaj plus. Również wpisałem plus, dwa plusy przy załodze T-Softu. Myślę, że Grzesiu Krupa z chłopakami, myślę, że na tej fali Grzesiu sobie doskonale poradzi. Na wiatr na pewno, zobaczymy jak z wiatrem. I wpisałem też dwie załogi, które jak Sopot 2 sobie poradzi na pewno. Jarek Gracki z ekipą. Natomiast pisałem też dwa plusy przy Navigo. Navigo ma, nie patrzmy na wyniki Navigo z Sosznortu, bo tam była zupełnie inna załoga zastępcza. Tutaj mamy, wracamy do jakby standardowego składu, chociaż też nie do końca, bo nie płynie Robert Janecki, tylko płynie Przemek Tymoszczuk. Więc, ale myślę, że z ich doświadczeniem regatowym powinni sobie w tych warunkach poradzić. Więc to są załogi, które według mnie w tych warunkach tutaj sobie powinny poradzić. Zresztą posłuchajmy, co na ten temat z tej grupy, którą tu wymieniłem. Mamy wywiad z Navigo, więc posłuchajmy, co powiedział Przemek Tymoszczuk przed startem. Jest z czego się odbijać. My jesteśmy bardzo dobrej myśli. Dzisiaj trening był naprawdę super. Oczywiście początek, jak zawsze, nie jest łatwo, ale podocieraliśmy się, dwa treningi zrobione. Chłopaki zgrali się. Zostało wszystko powiedziane, to co powinno być. Manewry wychodziły coraz lepiej i czekamy na jutrzejszy dzień. Cieszę się niezmiernie, bo w końcu wróciłem na stare śmieci, jak to mówią. Łódka fajnie się zachowuje. Ja czuję to, chłopaki dobrze pracują na halsówce, super na pełnym, więc no, myślę, że progres będzie i będzie wszystko dobrze. Navigo zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. To jest dla nich ostatni moment na to, żeby odbić się z tego dołu i powalczyć. Jeśli nie zajmą tutaj miejsca w czołowej, zaryzykowałbym szóstce, nawet nie ósemce czy dziesiątce, to raczej szanse na awans nim po prostu już odejdą. Oni muszą tutaj być, nawet uważam, że w czystej czołówce, żeby myśleć o awansie. Jeśli nie, no to ten sezon będzie na przetrwanie. Nad nimi w tabeli mamy, lecąc od dołu, Jakub Sopot 2. Też sensacja, zaskoczenie. Jarek Gracki nie przyzwyczaił nas do tego, że pływa absolutnie wyżej. Rozmawialiśmy z załogą, z Krystianem Kienastowskim. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia przed tą rundą i po rundzie w Sztandarcie. Dokładnie, no poszło nam nie najlepiej. W sumie tych błędów nie było za dużo, także no, musieliśmy tu się trochę zastanowić i zrewidować na pewne ustalenia. Natomiast tu trochę też jesteśmy u siebie w Sopocie, także chcielibyśmy tu na pewno poprawić swój wynik. Warunki zapowiadają się dobre, takie trochę dla nas korzystne, także no, liczymy tu na dobre żeglowanie.
Skład mamy niestety rotacyjny na tych regatach. No mamy ten problem, że chłopakom czasami tutaj też nie zawsze te terminy pasują, także będziemy się rotować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dwójka będzie stała, a ta reszta taka można powiedzieć dochodząca. Tu też na razie optymistycznie. Myślę, że waga jest na pewno po stronie jachtklubu Sopot 2. Na pewno doświadczenie Jarka za sterem też będzie procentować, więc jeśli tylko się nie pogubią taktycznie i nerwowo, to myślę, że będzie dobry występ. Nad nim w tabeli jest Okażedal, do niego wrócimy. Z dwoma postaniami mam jeszcze załogę zapisaną Etisoftu. Na niektórych to może być zaskoczenie, ale ja uważam, że w tych warunkach akurat Etisoft sobie może poradzić, że się lubi takie warunki. Więc posłuchajmy, co Grzegorz Kurpa powiedział na temat przygotowania i nastawienia się do tych regat. Pozytywnie oceniamy swój występ. Nowa załoga, docieramy się, widzimy potencjał. Niezwykłą radość nam dało wygranie wyścigu po 2 latach w pierwszej lidze. To jest sukces. No i musimy unikać błędów, które popełniamy. I mamy nadzieję, że będzie lepiej. Ja zawsze lubiłem silny wiatr, aczkolwiek tu w Sopocie w zeszłym roku przy słabym wietrze osiągaliśmy bardzo dobre wyniki. Tam drugiego dnia mieliśmy 4 czy 5 wyścigów w trójce. Natomiast no zawsze zdarzają nam się też wyścigi słabe. W tej chwili myślę, że to już nie jest kwestia warunków, tylko jakiejś koncentracji, unikania błędów. Natomiast lubimy fale, wolimy pływać jak wieje niż jak nie wieje. Słuchajcie, wychodzimy z tej strefy spadkowej, wychodzimy z strefy 2+. Co ciekawe, właśnie w tej strefie spadkowej mamy najwięcej plusów po obu stronach i wagi, i fali. Zobaczymy, czy moje przewidywania się sprawdzą. Mamy całą grupę zespołów, które mają na przykład słabszą wagę i mają umiejętności pływania na fali. Na pewno onboard jest po tej stronie. Slava, tu miałem problem z wagą, aczkolwiek no, myślę, że to nie jest najcięższa załoga w stawce, ale myślę, że tutaj spokojnie Piotrek Mańczak z załogą sobie doskonale poradzą. To jest też ten plus, plus minus. Patrząc od góry, załoga, która może mieć problem, ma jeden plus, to jest Niestolice. Waga absolutnie jest po ich stronie, natomiast pływanie na fali, jak sam Piotr Kotwicki, zaraz go posłuchamy, powiedział, myślę, że nie jest ich atutem. Oni tutaj w Sopocie do tej pory na fali sobie radzili różnie, raczej poniżej średniej. Więc będą musieli tutaj popłynąć bardzo uważnie i bardzo szybko. Są roztrenowani, są wytrenowani, bo pływają już parę weekendów, pływają też w Wielkopolskiej, więc myślę, że to jest po ich stronie plusem. Posłuchajmy, co Piotr Kotwicki powiedział przed startem. Mamy ambicje, ale ostatnie 6 regat, dzisiaj żeśmy liczyli, pływaliśmy na jeziorze łącznie z Wielkopolską Ligą Żeglarską. Także zobaczymy, jak nam pójdzie na morzu. W zeszłym sezonie było nieco gorzej, ale liczymy, że zdobyliśmy sporo doświadczenia i będziemy walczyć. W tym sezonie 14 zespołów to już jest wyzwanie. W poprzedni weekend wygraliśmy, ale było naprawdę, w zasadzie do ostatniego wyścigu wszystko się ważyło, także super trening i już wyzwanie sportowe. Plusy i minusy zapisałem jeszcze przy jachtklubie Polski Warszawa. Według mnie sensacji rondzie w sztynorcie. Chłopaki Beniaminkowie to naprawdę w nowym składzie popłynęli świetnie, 7 miejsce w sztynorcie. Zapisałem im plus na wadze, minus na fali, aczkolwiek Konrad Masłowski na konferencji mówił, że oni się tych warunków nie obawiają, że to jest dla nich fajny warunek. Zapraszam na konferencję posłuchania, więc to jest plus. Zapisałem też plus i minus przy Odyseju i tutaj nie wiem, bo mamy też zmianę w składzie, płynie Jacek Turczynowicz i jest też nowy członek załogi Romek Główka, więc nie wiem, jak ta załoga będzie funkcjonować w tym składzie, trudno to ocenić. Tym bardziej, że trening też jest bez Romka, bo Romek dojeżdża dopiero wieczorem, więc może być to ciężki dzień na początku. I zapisałem też plus minus przy Okażecie i to zapowiedziałem wcześniej, wracamy do Okażetu. Okażet, występ w sztynorcie no, do wykreślenia. 16 miejsce, dużo, dużo poniżej oczekiwań zapowiedzi Tosi Antoniak. Tutaj zmiana w załodze, więc wzmocnienie. Czy to się przełoży na wynik? Zobaczymy. Posłuchajmy, jak Tosia się nastawia przed tymi regatami do pływania. Na Sopot zmieniamy troszeczkę skład. Mamy to przemyślane, co poszło nie tak. Przetrenowaliśmy sporo u nas na akwenie na Delfiach. No i mamy wzmocnienie w postaci Dominika i
będziemy walczyć o to, żeby ten performance się poprawił. Nie zadziałało to, że nie dowoziliśmy miejsc, które sobie potrafiliśmy wywalczyć na pierwszej halsówce. No i trochę jednak mało doświadczenia załogi sprawiło to, że właśnie zazwyczaj wjeżdżaliśmy na górę gdzieś tam w trójce, a dojeżdżaliśmy trochę dalej. Tu jakaś kara, tu jakieś tam gra z innymi załogami sprawiało to, że spadaliśmy w tabeli. A to się optymistyczna. Dominik Janowczyk, myślę, że jest sporym wzmocnieniem dla niej, zmiana klubu. Zobaczymy, czy mamy kciuki, bo to jest dla nich ostatni moment, oni mieli ambicje powrotu do Ekstraklasy, więc będziemy to skrupulatnie obserwować. Mamy też załogi z dwoma minusami, a nawet 2,5 minusa w pewnym przypadku. Ale wracając do dwóch minusów, no problemy z wagą na pewno będą miały dziewczyny ze Sztormu, chociaż na konferencji prasowej Julka nie była jakoś tutaj pesymistycznie nastawiona. Polecamy znowu konferencję prasową. I też na dwóch minusach na pewno jest, jeśli chodzi o wagę, jest złą dziewczyny z Mowi Sailing Clubu, czyli jachtów Sosnowskiej Gdańskiej. Natomiast na pewno w obu załogach jest na pewno plus po stronie opływania na fali i doświadczenia, więc myślę, że jeśli tego wiatru nie będzie więcej niż dzisiaj, a ma być mniej według prognozy, to zobaczymy, czy to się uda wyrównać. Jeśli chodzi o Julkę Schmidt, która wraca za ster na Sztormie ze zmianami w załodze, mamy ją na konferencji prasowej, natomiast udało się porozmawiać z Majką Remizowicz. Posłuchajmy. Po pierwszej rundzie jesteśmy gotowe na dalszą walkę. Może nie poszło nam ostatnio tak, jakbyśmy chciały, ale nic nie trenowałyśmy. Teraz jesteśmy już, powiedzmy, rozpływane, no bo miesiąc temu byliśmy na wodzie. Jest dużo lepsza pogoda, dużo słońca, nie ma śniegu, troszkę fali, więc będzie dużo wody na nas, na twarzy, więc walczymy. Słuchajcie, to tyle analiz zespołowych, trochę informacji takich ogólnych. Filip Woźniak, nasz submaster, przygotował ciekawe statystyki. Nie wiem, czy wiecie, ale Sopot to jest impreza, która jest jako jedyna lokalizacja od początku ligi w każdym sezonie. Więc jeszcze żaden sezon nie opuścił Sopotu. Ciekawe. Co ciekawe, mamy bardzo wysoką średnią wyścigów i te regaty, jeśli te warunki się utrzymają, to tylko tą średnią utrzymają bądź podnoszą. Oczywiście średnia jest 26,6 wyścigu tutaj w Sopocie, więc jest to sporo, biorąc pod uwagę, że max, który możemy zrobić, to jest 30. Natomiast ciekawostka jest taka, w zeszłym roku top 4 załogi z tych regat tu, z pierwszej rundy, która była w Sopocie w zeszłym roku, te top 4 dokładnie przełożyły się na top 4 potem na koniec sezonu, czyli te załogi, które były w topowej czwórce, awansowały do Ekstraklasy. Ciekawostka. Zapamiętajmy sobie, czy ta reguła się tutaj powtórzy w Sopocie. Po co o tym wszystkim mówimy? Mówimy o tym, żeby wam dać troszkę więcej cyfer i takich faktów, ale też pomóc w typowaniu. Mamy typowanie na stronie, zachęcam. Zabawa w typowanie pierwszej piątki. To niczym nie grozi, natomiast na Betfanie mamy prawdziwe typowanie na prawdziwe pieniądze. To jest epokowa chwila w polskim żeglarstwie, słuchajcie. Dzisiaj rozmawiałem z Maćkiem Rutkowskim, naszym zawodowym windsurferem. Był mocno zszokowany tym, że udało nam się pozyskać partnera w tym zakresie. Wejście w buchmacherkę w żeglarstwie to jest precedens, on twierdzi, że światowy. No nie, aż tak daleko nie będziemy szli, ale myślę, że w Polsce na pewno. Zachęcam, żeby spróbować swoich sił. Można obstawić 5 zł, to dużo nie kosztuje. I pokazać Betfanowi i innym bumacherem, że żeglarstwo to jest też dyscyplina, która się liczy na świecie i która ma swoich kibiców. Dzięki temu jesteśmy w grupie dyscyplin, które są właśnie w kręgu zainteresowań bumacherów i kibiców sportowych i docieramy do nowej rzeszy jakby kibiców sportowych i graczy, którzy mogą się nami zainteresować, więc z tego punktu widzenia ten Betfan i typowanie dla mnie jest ważnym elementem. Jak ktoś ma ochotę się pobawić za drobne sumy, to zapraszam. Przypominam, że jak się powołacie na kod regaty, to macie tam dodatkowy bonus 200%, więc warto się o to pokusić i mieć troszkę darmowej kasy na zabawę. Zaczynamy, słuchajcie, jutro o 9 odprawę, o 10 zaczynamy 30, 10 wyścigi. Nie mamy transmisji na żywo z tych regat, ale będziemy mieli tracking i będziemy wam to starać się raportować na naszych social mediach, przez kanały na Facebookach, na Instagramie. Więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko fajnie poszło, żeby wiało i
żeby była fajna rywalizacja. Linki do wszystkich transmisji, studii, trackingów znajdziecie na stronie internetowej ligażegarska.pl. Tam jest taki czerwony przycisk śledź regaty i tam wchodzicie na podstronę, gdzie są wszystkie linki wyłuszone, więc nie da się tego prościej już Wam przekazać, więc polecam. Mówcie innym, niech nas śledzą i trzymajcie kciuki za i zawodników, i nas, żeby wszystko fajnie poszło. Widzimy się jutro wieczorem, a wcześniej na social mediach. Miłej nocy.
Tak, więc wiesz, i cysternę ma jedną, brać, no i taka motorówka kobieta, taka malutko tam za milion euro, no, no niecałe, no 950, no, ale netto, netto. Nie, ale tak naprawdę idziemy? To... Grawe, no. Tak. Ja chciałem zapytać, czy będzie sztorm? Będzie sztorm. Sztorm jest zawsze, niezależnie od tego, czy wiatr jest, czy go nie ma, bo różnie bywało, to sztorm jest zawsze. Jesteśmy i my. I co? Kibicujemy dziewczynom. Kibicujemy dziewczynom. Cztery dziewczyny, cztery dzielne dziewczyny walczą w pierwszej lidze. I co? Wygrają? Będzie podium? To jest wasz dobry wywiad. Jak sobie sam zadaję pytanie, to sam odpowiada, nie? Ja od razu znam odpowiedź. Będzie podium. Dziewczyny są silne, zmotywowane, mocne. Przyjechały tutaj walczyć do Sopotu. Jesteśmy na molo w Sopocie i wygramy. Kapitania, a będzie wiatr? Będzie wiatr, sprawdzałem przed chwilą, będzie fajny wiatr, bo chodziły tutaj takie pogłoski, że niewiele wiatru na weekend, a wcale nie, jest nieprawda, jest fajny wiatr, przepiękna pogoda, nie? Jakaś czwóreczka, piąteczka wieje, więc jest ekstra, super warunki do tego, żeby się ścigać i żeby oglądać, ja przyjechałem pooglądać. A duch na rodzie jest w dziewczynach? Czy tak, tak trochę... Jest, z nimi jest, jest trochę tak? Ciężko, bo one no zaangażowane w jakieś studia, jakieś medycyny, jakieś prace zawodowe, wiesz, to jest taki ciągną wiek... Ciągną stroki za ogon. Tak, dokładnie. To nie jest zbyt dobrze, nie robi zbyt dobrze dla oczywiście przygotowania, no ale liczymy na to, że ta młoda krew i energia jednak wystarczy jej na tyle, żeby wygrać tutaj wyścigi. Trzymamy sztorm za kciuki, chciałem powiedzieć. Trzymamy sztorm za kciuki, kciuki za sztorm, tak, za nasze dziewczyny. Kibicujcie, bo naprawdę potrzebują wsparcia do tego, żeby wygrać całą ligę, no bo tutaj jesteśmy w Sopocie, później jest Gdynia, później jest Szczecin, tak? Niech dziewczyny powtórzy wynik zeszłego roku. Tak jest. Tak jest.